Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Nauka Tarota. I dzisiaj będziemy łączyli karty ze sobą. Nauka łączenia kart. Postaram się tutaj z kilku perspektyw parę kart Wam podpowiedzieć, czyli będzie jedna para, aspekt zawodowy, aspekt emocjonalny i kilka opcji do wyboru. I będzie też możliwość wybrania tej, którą Wy uznajecie za tą, nazwijmy to, właściwą. Zatem jest to druga część z tej serii. Może uda się też mi nagrać kolejne, tak abyście mogli sobie właśnie na spokojnie czy też swobodnie realizować się w tej nauce. Zanim do tego dojdzie, zanim zrealizuję ten filmik, dla osób, które pojawiły się pierwszy raz w kanale, przedstawiam się, jestem tarocistką Agiatis, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie i rytuały. Ja mam na imię Magdalena, zatem możecie się do mnie zwracać Agiatis bądź Magda, zatem obie formy jak najbardziej są dla mnie jak najbardziej w porządku. Rozejrzyjcie się bardzo proszę na kanale, bo nie tylko są tutaj nauka tarota, tutaj w tym oto, tu w tym okienku będziecie mieli playlisty, które moim zdaniem są warte uwagi, horoskopy, pika kart, Wasze pytania ma odpowiedzi i wiele, wiele innych. Więcej informacji o mnie również na dole w opisie filmu. O, właśnie tu tam na dole. Dobrze, kochani, zatem nie przedłużamy, idziemy od razu do próby interpretowania pary kart. I co tu mamy? Dwójka monet z kartą sprawiedliwości. I teraz tak, chciałabym, żeby tutaj przy montażu pojawiły się opcje, zobaczymy, czy się mi to uda zrobić. Dwójka monet w sprawach zawodowo-finansowych może oznaczać to połączenie. Umowę A na stałe, elastyczna umowa bądź umowa zlecenie, umowa o dzieło, czyli każda taka, która nie jest umową o pracę, a bądź też brak umowy. Która z tych opcji, Waszym zdaniem, odpowiedzi jest tą właściwą? Gdybyście zobaczyli taką sekwencję kart, jaka Waszym zdaniem jest ta historia? Prawidłową odpowiedź jest umowa, która się realizuje, ta elastyczna, czy też umowa na zlecenie, o dzieło, każda taka, która nie jest umową na stałe. Dlaczego? Dwójka monet jest kartą elastyczności. Dwójka monet też jest kartą wyborów, ale też i dwóch opcji. A gdyby tu był as monet, as buław, mogłoby to oznaczać podpisanie wiążącej, trwałej, stałej umowy. Przy dwójce monet elastyczna umowa, tak? Czyli też słowo klucz do jakby przymiotnik do tego, tak? Na tej zasadzie, bo karty, które są jakby słabsze, w znaczeniach są przymiotnikiem właśnie tejże karty, czyli elastyczna umowa, elastyczna transakcja, tak, na tej zasadzie, czyli umowa wszelkiego rodzaju taka, która nie wiąże się z umową o pracę, czy też tą stałą. To może być coś doraźnego, coś dorywczego, zlecenie, dzieło, etc. Zatem w tą stronę. Popatrzmy na tą sekwencję kart, gdyby wypadła nam w uczuciach. Jeżeli chodzi o uczucia, sekwencja tego pytania, jak byśmy mogli do tego podejść? Czy nastąpi kontakt od osoby, no, którą tam X osoba pyta, tak? Czy dwójka monet ze sprawiedliwością mówi o tym, że ten kontakt będzie realizowany, nie będzie tego kontaktu, czy jest tu brak odpowiedzi? Jak myślicie? Będzie kontakt, ale dwójka monet, pamiętajcie elastyczność, że ten kontakt może się zrealizować inaczej niż osoba pytająca być może w głowie też zakłada. A bo sprawiedliwość też jest formą umowy, czy też tego, że coś jest w transakcji wiązanej, ale tutaj może być w innej formie niż tej, którą się wydaje. Czyli ktoś myśli, że zadzwoni, to może napisać, może przez kogoś się komunikować. W każdym razie forma kontaktu jest, może polubić jakiś
post na przykład na Facebooku, na Instagramie, a być może przez pomyłkę wybierze numer, jeśli takowy jest. W każdym razie kontakt będzie, ale w innej formie niż tą, którą się zakładało. Zatem tak to wygląda w tych konfiguracjach kart. Idąc dalej w następne, a tutaj układ pary kart. I teraz, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, no to to już troszeczkę wyprzedziłam się z pierwszą tej interpretacją, trochę taki spoiler wyszedł. W każdym razie w sprawach zawodowo-finansowych, jaka to może być sekwencja zdarzeń? A gdy na przykład czekamy na umowę, czy ta umowa zostanie nam przedłużona o pracę? I teraz tak, przy Asie Buław i As Monet mówi o tym, że ta umowa nie będzie przedłużona, że jest możliwość przedłużenia umowy, czy też odpowiedź C, na tą umowę jeszcze będzie trzeba długo poczekać. Prawidłową odpowiedzią jest ta, która mówi o tym, że będzie transakcja, czyli umowa. As Buław też mówi o takim pędzie. As Buław też jest kartą energii działania, podejmowania działań, kontraktów właśnie na płaszczyźnie zawodowo-finansowej, zatem ta umowa przedłużona jak najbardziej będzie. Pytanie w kontekście emocjonalnym, czy ta osoba ma wobec mnie, o której myślę, o którą jest zapytanie, poważne zamiary. I jakie te zamiary ta osoba ma? I gdybyście mieli taką sekwencję kart, czyli As Buław i As Monet, tak? Dwa asy równorzędne. Tutaj są karty. I teraz tak, opcja A bardzo poważnie o nas myśli, opcja B myśli o nas w aspekcie fizyczno-interesownym, czy C w ogóle nie jest nami zainteresowany. Jak uważacie? Prawidłową odpowiedzią jest ta, która mówi o tym, że ktoś jest nami zainteresowany w aspekcie fizycznym i materialnym, czyli zainteresowanie w korzyści i z korzyścią, która ma wynosić dla tej osoby, o którą właśnie padło zapytanie. Kolejna sekwencja kart, która się tu rysuje. W aspekcie zawodowo-finansowym karta diabła z kartą kochanków. I pytacie tutaj o to, czy ta umowa, czy ta praca, czy ta współpraca jest dla mnie korzystną. Karta diabła z kochankiem mówi o tym, że A, będzie długofalowa, owocna współpraca, będzie to współpraca toksyczna i ograniczająca nas, ubezwłasnowolniająca, czy też w ogóle do tej współpracy nie dojdzie. Jak uważacie? Prawidłowa odpowiedź jest ta, która mówi o tym, że ta współpraca może być toksyczną bądź taka, która nas ogranicza, czyli ta współpraca może powodować to, że czujemy się ograniczani, być może z umową tak zwaną lojalnościową. Zatem taka forma współpracy w tej konfiguracji może się pojawić. Natomiast jeżeli pytalibyśmy o historie emocjonalne, czy ta relacja jest dla mnie dobra, czy dla nas jest dobra, czy kontynuowanie tej relacji będzie dla nas korzystne? Odpowiedź A, bardzo korzystna będzie ta współpraca, ta relacja, toksyczna relacja, która się tu rysuje, czyli pozostając w niej, a będziemy coraz jakby trudniej nam się wyswobodzić z tej relacji, czy ta relacja jest dla nas dobra, ona może nosić nośniki właśnie toksyczne, może nosić tutaj też nośnik nastawiony stricte na aspekt fizyczny, czy też ta relacja w aspekcie trzeciej odpowiedzi mówi o tym, że żyć bez siebie nie będziemy potrafili.
prawidłową odpowiedzią jest historia, ta relacja nie jest dla nas obojga korzystna, może nosić aspekt toksyczności. Może ona powodować ubezwłasnowolnienie emocjonalne. W każdym razie ktoś, przynajmniej jedna ze stron, nie będzie umiała odpuścić tej relacji. Także kontynuowanie, im dłużej się kontynuuje tą relację, tym trudniej będzie się z niej jakby wyswobadzać, tak? Bardzo często też karta diabła mówi o tym, że ta relacja najprawdopodobniej jest karmiczną i ona ma nas coś nauczyć. W kole fortuny bardzo często mnie się pokazuje tak, że relacja jest karmiczną, ale pojawiła się dla nas po to, aby nas czegoś o sobie uczyć, ale dzięki sobie, wpływom, pozytywnym nastrojom uzyskujemy coś, czyli rozwijamy się, poszerzamy wiedzę, zdobywamy jakieś szczyty, czy to na poziomie zawodowym, finansowym, czy też naukowym, a w karcie diabła bardzo często mówi o tym, że ta relacja jest dla nas trudną karmiczną, toksyczną, która ma nas z czegoś nauczyć. Zatem jakby trwanie w tej sekwencji finalnie nie jest korzystne, warto wskazać, przepracujcie tą relację, aby później móc dzięki tej sekwencji pracy mówić o tym, że dzięki temu skorzystaliście, ale nie trwanie w tej relacji. Idąc dalej, mamy parę. Czwórka kielichów i szóstka monet. W historiach zawodowo-finansowych ta sekwencja kart może mówić, na przykład mamy ogólną prognozę, która mówi o tym, co może czekać nas w finansach, tak? I odpowiedź A, może ktoś chcieć nam pożyczać pieniądze, ktoś odmówi nam pożyczki, czy też w kwestiach finansowych nie należy niczego owocnego się spodziewać. I odpowiedzią prawidłową jest ta, która mówi o tym, że ktoś może nie chcieć dawać nam finansy. Może ktoś udawać, że jakby nie słyszał tej propozycji, prośby. Możemy dostać odmowę w aspekcie kredytów, bo karta szóstki monet również mówi o pieniądzach urzędowych, administracyjnych, unijnych, renty, emerytury. Idąc jakby dalej, głębiej, to tutaj jest, że na przykład emeryturę czy też renta w jakiś to sposób nie jest w tej konfiguracji nam przyznana, czy też w takiej formie, o jakiej myślimy, czy też jakiej też pragniemy. Czyli odmowne historie te finansowe. Gdybyśmy tutaj pytali o to, czy umowa zostanie nam przedłużona, to tutaj karty pokazują, że ktoś nie zauważa naszego wkładu pracy i należałoby ten wkład pracy zrealizować, aby to odwrócić. To jest taka dodatkowa też informacja. W historiach związkowo-partnerskich, czy ta osoba, o której myślimy, do mnie się odezwie? Tak, odezwie się, już wypatruje, żeby to zrobić, a nie czuje takiej potrzeby, żeby ten kontakt się miał realizować. A i tutaj karty pokazują, że ten kontakt już się zrealizował, a wy o tym nie macie świadomości. Jak uważacie? Prawidłową odpowiedź jest ta, że ta osoba nie widzi potrzeby kontaktu. Gdyby to była w tą stronę, to ta osoba jakby zrealizowała, a wy tego nie widzicie. Kolejność też tutaj często ma znaczenie, o czym było też w pierwszym filmiku. Zatem tak to wygląda. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta króciutka lekcja pozwoli wam również na to, żebyście się rozwijali. Postaram się wam kolejne tutaj podpowiadać, dawkować. Jeśli wy macie jakieś ciekawe połączenia, które chcielibyście również odkrywać, aby pojawiły się w filmiku, to również opiszcie to, napiszcie w komentarzach, na przykład karta ta i ta w aspekcie zawodowym, jak ty to, Agiatis, widzisz, a na przykład, i zadać pytanie w kontekście dodatkowych pytań. Też możemy próbować jakoś to wszystko tutaj razem połączyć, czyli na przykład macie jakiś problem z połączeniem tych kart w aspekcie, no nie wiem, na przykład będzie karta, słuchaj, Agiatis, jak tutaj siódemka kielichu z dwójką kielichu w aspekcie emocjonalnej, daj proszę trzy podpowiedzi do tego.
spróbujemy się do tego odnieść. Jeżeli wy macie jakieś połączenia, tylko pamiętajcie, żeby to nie było interpretacji na zasadzie, jak jest wyszło mi tak, co to będzie. Nie, tu idziemy w aspekcie nauczania. Połączenie kart, proszę, daj 3 podpowiedzi z aspektu zawodowego, finansowego. Chętnie się dowiem, co to połączenie jeszcze może mówić. Na tej zasadzie możemy się umówić, żeby to też realizować. Za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się wkrótce. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeśli Wam się filmik podobał, to łapka w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, proponuję subskrypcję, dzwoneczek i pozostawcie sygnał, ślad po sobie w komentarzach. To też pozwoli rozwinąć kanał. Ściskam, całuję, pa, pa!